Serwus, witam wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj bardzo prosty przepis, szybki przepis. Tarta pomidorowa z musztardą. To jest tarta z musztardą, które dzieci polubią. Moje dzieci to lubili, więc i wasze polubią. Obiecuję. Naprawdę dużo musztardy i naprawdę nie za ostro. Wszystkie tarty, które robią się we Francji na francuskim cieście, nazywają się tarte fine. Fin to znaczy cienkie, ale to też znaczy finizyjne. Będzie jedno i drugie. Potrzebujemy pieprz z młynka, musztarda, Dijon albo sarepska, oregano, jeśli lubimy, czosnek, polski, świeży, sól, morska, chyba że z kopalni, pomidor czerwony, jak nosek klauna i tajny składnik, jeśli w domu mamy gotowe, to bierzemy, inaczej kupimy francuskie ciasto, wyciągam z mojej chłodniczej szufladki. Pierwszy etap, włączam piec. 180 stopni. Termoobiekt albo nie. Piec włączony. Ciasto na bok. Palniki nie włączone. Pomidor kroimy w cienkie plastry w ten sposób. Około 0,5 cm grubości. Pomidory pokrojone do pojemnika. Prosto z szuflady. Już nie chodzi. Czosnek. Kroimy. W ten sposób. Dwie ząbki. Możecie. Czosnek na pół. W ten sposób. Bierzemy bardziej cienki nóż. Kroimy paseczki, pamiętamy, kciuk do tyłu, inaczej zaboli, a kurczę zaczerwieni ze wstydu. Czosnek pokrojony. Czosnek do miseczki, w ten sposób. Ciasto francuskie wraca do gry. Łyżka duża, musztarda. Dijon albo sarepska, żadna inna. Hojnie, w ten sposób. I smarujemy. Pomidory jeszcze nie zagrają w tym filmie. Czosnek posypiemy w ten sposób. Hojnie. Pomidor do akcji. Kładziemy. Jeszcze dopasuję połówki, nóż, dość odpoczywał, tam gdzie mamy jakieś dziury, pomidory tylko wewnątrz ciasta. Tarta prawie gotowa, czas doprawić. Sól, odrobinę, pieprz, tylko trochę jeśli to dla dzieci. Trochę więcej, skoro to dla mnie. Oregano. Do smaku. Tarta gotowa, żeby pójść do pieca. Piec gorący, 180 stopni. Ciasto na kracze. Z papierem pergaminowym. Kratka do pieca. Tarta musi się upiec około 35 do 40 minut minimum. Musztarda jest bardzo mokra. Pomidory jeszcze bardziej. Ciasto musi być chrupiące. Dlatego 180 stopni, około 40 minut. W kontroli jakości zobaczymy, czy ciasto jest chrupkie. Jeszcze nie. Poczekamy. Minęło 40 minut, tarta jest gotowa. Ostatnia kontrola jakości. Chrupkie. Tartę wyciągamy. Kolor idealny. Tarta idealna. Chrupka. Ciasto piękne. Musztarda straciła ostrość, nie całkiem, ale jednak dużo, a połączyła się ze smakiem pomidorów i z tym sokiem. Zapach czosnku czuć. Genialnie. Nóż wraca do akcji. Kroję.
Ciasto chrupkie, słychać. Talerz prosto z magicznej szuflady. Tarta na talerzu. Każde danie potrzebuje dekoracji. O tym już wiemy. Stąd rozszponka z magicznej szuflady. I voilà! Stolik 77, proszę odebrać. Vámonos, señores y señoras, la cuchnia del kogut, akt drugi. Dzieci zjedli, było smacznie, wszyscy zadowolone. Musztarda naprawdę nie była ostra. Teraz robimy drugą tartę pomidorową, ale tym razem tartatin, czyli odwrócona. Historia była tak. Pewna siostra zakonna we Francji przygotowała tarta jabłkowa i zapomniała, nagle zdała sobie sprawę, że zapomniała ciasto dać pod spód, więc szybko wybiegała, patrzyła i wrzuciła to ciasto na górę. Po czym odwróciła tą tartę, no i się udało. Wszystkie jabłka pod spodem karmelizowane, piękne, ciasto na górę też zrobione. Stąd tartatin to było nazwisko tej siostry zakonnej. Tartatin pomidorowy. Potrzebujemy miód leśny z pszczół, prawdziwy. Trochę pieprzu, trochę soli. Czosnek, jeden ząbek do dwóch. Cukier brązowy. Parmezan. Tarty w kawałkach. Płatki owsiane, całe. Oczywiście ciasto francuskie w lodówce. Pomidory koktajlowe, czerwone, okrągłe. Czerwony jak kita koguta. Zaczynamy zabawę. Ocet balsamiczny, łyżek 6. Łyżka pracuje, stołowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Nie wiedziałem, że tyle akurat miałem. Cukier brązowy. 4 łyżki. Mieszamy odrobineczkę, jeszcze nie ma ognia. Czosnek polski, świeży. 1 ząbek. Kroimy w ten sposób. Zgniatam. Obieram. Czosnek na pół. Połówki. Tniemy. Czosnek wrzucamy. W ten sposób. Miód. Łyżeczka. Jedna. W ten sposób. Ogień włączymy. Palnik brzęczy. Nie za mocno. Nie chcemy spalić to wszystko. Całość gotujemy do konsystencji syropu. Niektórzy to nazywają karmel balsamiczny, ale klasycznie sos powstały z octu i cukier, to się nazywa gastrik, a więc niech gastrik to będzie. Cukier świetnie się rozpuszcza w occie. Zaraz sos gęstnieje, to zobaczymy zaraz prostym sposobem, jak płynnie wróci do środka, jak przyjedziemy. Ta łopatka po francusku nazywa się marise. Jak przyjedziemy marise i płynnie wróci, to znaczy, że sos jest na tyle gęsty, że możemy dodać pomidory. Pomidory koktajlowe, 500 gram. Dodajemy. Ogień malutki. Nie możemy sparzyć karmel. Pomidor odseparujemy w ten sposób. Bez ogona, bez łodygi. Pomidory mieszamy. W ten sposób. Pomidory smażymy 10 minut. Uważamy cały czas, żeby karmel się nie spalił. Raczej takiej możliwości nie ma. Oddają dużo soku, ale jednak nie za duży ogień. W tym czasie piekarnik włączamy 180 stopni. Pomidory kończą się gotować. Mogę posiekać trochę bazylii i rozmarynu. Nóż biało-czarny, tak jak ja dzisiaj. Bazylia, ładne liści, umyte oczywiście. O pomidorach nie zapominamy. Czarno-biały nóż do akcji. Zioła siekane, pomidory prawie gotowe. Zaraz wyciągamy ciasto. Forma. Do formy na formy. Żeby na pewno być w formie dzisiaj, potrzebujemy jeszcze papier. Płatki owsiane. Troszeczkę. W ten sposób.
pomidory całkiem w formie, do formy, na formę. Pierwszą tartę zjedli dzieci, ale jeszcze damy potrzebują zjeść. A że damy lubią parmezanu, to dodajemy do smaku. Pomidory są w formie, na formę, mają formę i damy będą zadowolone. Na kolory, na smak, żoła. W ten sposób posypiemy. Żeby ta tarta naprawdę wyglądała w formie, potrzebuje jeszcze ciasto francuskie, wyciągamy z lodówki. Ciasto francuskie gotowe. Ciasto nakładamy. Boki do środka. W ten sposób. Robimy kilka dziur, żeby para miała gdzie uciec. Tarta do pieca 35 minut. Czas przeprowadzać kontrolę jakości. Nóż czarno-biały wraca do akcji. Zapach niebiański. Ciasto prawie kruche. Jeszcze 5 minut i ciasto gotowe. Naszą tartę nie doprawiamy solą. Przecież daliśmy parmezan dla dam. Wiadomo, że parmezan jest już słony, damy będą zadowolone. Kontrola jakości była przeprowadzona, czas wyciągać. Jeszcze ostatnia kontrola jakości. Nóż czarno-biały, próbkie, gotowe. Wyciągamy. Talerz płaski, żeby nie ubić talerz naszą formą. I odwracamy bardzo szybko. W ten sposób. Tarta piękna. Możemy udekorować pustkami bazylii. Pomidory karmelizowane. Soczek cały w środku. Kroimy, podajemy. Ciasto chrupkie, pomidory miękkie. Do naszej tarty należy oczywiście mieć kolejną dekorację, już gotową. Trochę roszponki. Tarta tatin z pomidorami koktajlowymi gotowa. 177. Proszę odbierać. Kogut znowu zapiał, ale nie zapomnij, subskrybuj, buj, subskrybuj, lajkuj, subskrybuj, widzimy się za tydzień.